Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Robin Skateboard, a tu zgramy w Gothic 2 Skurka z modyfikacją Insygnia. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i moi drodzy, nie traćmy więcej czasu w tym przeklętym miejscu, ponieważ musimy iść do kopalni. Witam was oczywiście w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy zdobywać koło zębate potrzebne nam po to, aby przejść dalej. I od razu zagadajmy sobie do wszystkich w kopalni. Wydaje mi się, że będziemy musieli zagadać do Igora, który powinien pozwolić nam właśnie. Szukam mojego koła zębatego. Czy wiesz, gdzie mogę je znaleźć? Do czego potrzebne ci koło? Paladin Johan i ja badamy dokładnie stary szyb poniżej farmy zboża, ale do otwarcia krat potrzebne jest nam koło zębate. Rozumiem, ale nie widziałem, że gdzieś tutaj macie koło. Naturalnie może być, że jeszcze jedno jest zamknięte w szybie kopalni, ale niebezpieczeństwo powrotu tam jest duże. Bez obaw, będę na siebie uważał. Znaczy niebezpieczeństwo niewrócenia, coś w tym stylu. Okej. Zrobiło się jakoś tak brzydko szaro, zgaduję, że to przez to, że zaraz będzie padał deszcz. Spróbujemy wejść do kopalni, do zamkniętego szybu. Tam przy okazji powinniśmy... Co tu się stało? Czemu tu jest tak szaro? Ale zamgliło dzisiaj okolice, o matko bosko. Co tu się podziało? Idziemy spróbować dostać się do środka. Mam nadzieję, że teraz nas przepuszczą normalnie tam ziomeczkowie. Znaczy się ten tutaj główny gwardzista Roman. Siema Roman! Przepuść mnie gościu, proszę cię, proszę. Hej Roman, musisz mnie przepuścić. Nie słyszałeś? Nikt nie wejdzie do kopalni. Byłem u Igora, muszę się dostać do tej kopalni. Tak, może powiedzieć każdy. Jeśli mi nie wierzysz, idź i go zapytaj. Tak zrobię. Czy to znaczy, że teraz mogę wejść? Idź, ale jeśli nie rozmawiaj z Igorem, rozprawię się z tobą, gdy tylko wrócisz. Jeśli wrócisz. No, oczywiście, że wrócimy. Wchodzimy do środka, 50 doświadczenia i nas już nie ma. Lecimy. Nie wiem, co tutaj... Znaczy... Okej, dobra. Już się bałem, że dwa razy przekręciłem i zostanie zamknięte. Dobra, Roman, słuchaj, ja wchodzę, nie wiem jak ty. Zobaczymy, co nas tam czeka w środku. Mam nadzieję, że... O Jezus, czeka nas ciemność egipska. Poproszę pochodnię na wejściu. Już widzę. O, jest świetnie, jest jeszcze jedna pochodnia, którą mogę sobie podnieść. Idziemy w lewo, czy idziemy w prawo? Pójdziemy najpierw w lewo, bo w lewo jest droga w górę. Czy możemy podpalić pochodnię? Właśnie. O, cholera jasna. Co za wredne, bydlackie pełzacze! Młody pełzacz wojownik, ty kurde gnoju, pół hapę mi zabrałeś, bo nie spodziewałem się, że tu będziesz siedział. Oczywiście płytki zbieramy, dobrze się z tym mamy. Rozpalimy sobie pochodnie. Oczywiście jak tylko znajdziemy jakieś kolejne, to sobie rozpalimy. Strzelę sobie jakiegoś szybkiego potionka. Niestety pochodnia przechodzi przez ten... Pochodnia przechodzi przez tą, przez ścianę i czasami nie widać do końca, gdzie idziemy. O, słyszę pełzacza, świetnie. Chodź tu pełzaczu. Wyklepę cię, kurde, w buzie. Nie ma takiego bicia. Zwłaszcza, że teraz mamy super broń. Przydałby się kryt większy, ale spokojnie, jak sobie tutaj podskillujemy troszeczkę. Najgorsze, że jest tak ciemno, że nie widzę nawet, co mnie tam dalej czeka, nie? Bez pochodni to panie nie ma w ogóle podejścia. Okej, świetnie. Więcej pełzaczy. Dobra, chodźcie, chodźcie. O, tutaj cała ekipa siedzi. Może trochę się cofniemy, żeby nie wszystkie naraz. Trochę będzie ciężko się walczyło po prostu. Z tymi młodymi pełzaczami. No hita w ogóle, ło kurcze, panie. No z krytem to się od razu leci. Dobra, trzy pełzacze tu powinny być. Raz. O, świetnie, tak jak mówię, tutaj dwa i jeszcze jeden tam dalej chyba gdzieś. Będzie ciężko, bo tutaj w ogóle ta kamera tak bardzo nie chce współpracować. Oh my god, gdzie jest ten ostatni? Nic nie widzę. No na pewno jeszcze tutaj był jeden. Dobra. Wiecie, poklikam, poklikam. No widzę, że tutaj jest jeszcze jeden, ale nie mogę go kliknąć. Ale to jest upierdliwe. O matko, pozwólcie, że sobie trochę rozpalę tutaj, bo przecież zupełnie. No wiadomo, jesteśmy w kopalni, która nie ma żadnego źródła światełka. Okej, tutaj jeden. No nie chcę ciebie zaznaczać. Najgorsze, że zaznacza mi tego, którego ja nie chcę, żeby zaznaczyło. No po prostu to jest przecudowne. Wspaniała gra. O, no jest w końcu. 30 lat później. Ach, yeah. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Jest woda. I słyszę pełzacza. Tylko nie wiem skąd. O panie! Tutaj was się narobiło. Cześć pan pełzacz, czy będziesz tam chycał? Nie! Kurde, bije mnie jakiś, kurde... Ty gnoju, jak on klepie! Ała! Przestań mnie gryźć. Zaraz tam w gorzki chleb będę strzelał. W ogóle fajnie, że strzelam w gorzki chleb. Może chcę w pełzacza. Ej, halo! W ogóle można... Łoj, spadł w pizdu. No dobra, trudno. Później pójdę cię z nim rozprawić. Co tu się dzieje? Ej, w ogóle, to, czy ten pełzacz strzedł na dwa hity z kuszy? Czy mi się wydawało? O mój Boże, jaki... Co to jest? Jaki damage? Ho, kurde, teraz kusza to rozumiem. Chyba będzie trzeba dać w tą kuszę trochę więcej. Bo ja może się trochę pogubiłem w tym całym miejscu. Widzę, że to jest jakiś piec. Strzelimy sobie potiona.
większego. Widzę, że teraz korzystamy z tych większych potek. Jak to skończyło mi się malutkie już? Nie, chyba nie. Znaczy nie wiem w sumie z których. Chyba nie wiem, czy nie idzie od jakiejś takiej po prostu największej do najmniejszej. O, jest koło zębate! Jak szybko znalezione! Haha! Kurczę, przypadkiem poszedł człowiek w pierwszą lepszą odnogę. W górę poszedłem, bo wiecie, no wiadomo, że jak kopie się, to się kopie w dół. Więc kopalnia myślałem, że będzie szła w dół. A proszę bardzo, jak się sam miło zaskoczyłem, to widzę, że też jest coś. O, dobra, możemy sobie tu rozpalić kolejne pochodnie. Rozpalimy oczywiście to miejsce do czerwoności! Yeah! Dawaj, gościu. Kurde, powiem wam, że z tą kuszą to się pięknie tutaj gra. Oczywiście, jak jesteśmy w stanie trafić. Ale spokojnie, jak nie jesteśmy w stanie trafić, to giniemy. Świetnie, 30 hitów później na szczęście się udało. Ach, szkoda, że nie ma tutaj żadnego łóżeczka póki co. Znaczy, no, bo tak wiecie, cebulka. Robin, cebulka. O nie, 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 za dużo tego syczenia tam słyszę. Proszę przestać tak syczeć na Robinka. No właśnie, tak jak mówię, bez kryta tak cienko to idzie. Czy one tu biegną, czy nie? Chyba nie, chyba spokój. Nie, kurde, przyszedł. Ty kurde gnoju, ja ci dam. Przestań mnie mielić. Proszę bardzo, gin. Oj, no teraz to mi się oberwało, ale spokojnie. Gra toczy się dalej, to nie my zginęliśmy. Oczywiście za chwilę mogę to zrobić. Zwłaszcza, że tutaj znowu pełno pełzaczy. Potionek i do przodu. Który tam taki cwany? O, dwa na raz, świetnie. Tylko na to czekałem, hehe. Dawaj, jeszcze jeden. Chodź tu, kurde gnoju. I pyk cię przez łeb i kolejny poziom. Tak jest, cudownie, wspaniale. Dawaj mnie tutaj, itemy i lećmy do przodu. Szybko dawaj pochodnie, ziomek. Nie wiem, czy ty jesteś bezim, czy nie bezim. No wyglądasz jak bezi, podejrzane to jest. Uuu, tu co mi jaja. No w sumie jakoś się rozmnażały te dziady. Uuu, fajna bryłka rudy. Chyba przez to, że trzymam pochodnie w łapce, nie mogę jej wykopać, więc wyrzućmy chwilę pochodnie i spróbujmy. To, elegancko teraz. Odłupiemy oczywiście, a czekajcie, jak tam nasza ocena? 35% szans. No to tak niewiele, ale może coś tam wpadnie. Zwłaszcza, że kurde, te bryłki kosztują naprawdę kupę kasy i mamy człowieka, który chętnie od nas odkupi te bryłki, więc im więcej wykopiemy, tym lepiej. No i fajnie, jakbyśmy jeszcze mogli podskillować trochę umiejętności kopania, no bo 35% to nie jest zbyt dużo, ale nawet tam jedna czy dwie bryłki do przodu to zawsze do przodu, a kopanie nie zajmuje wcale jakoś super dużo czasu, dlatego elegancko wypaśnie. Oczywiście tak przy okazji, bo sprawdziłem sobie pod ostatnim odcinkiem, jakie tam komentarze były, jakie właśnie dajcie mi porady i właśnie dawaliście mi porady, żebym przyszedł tutaj do kopalni, zrobić porządek w kopalni. I tak zerknąłem szybko łapki w górę w ogóle, ja nie sądziłem, że taki kosmos tam się dzieje pod odcinkami. Ty, odcinek wrzucony, ile tam, 2 dni temu, a jak sprawdzałem, nie, wczoraj, nie, tak, wczoraj był przecież goticzek, znaczy u mnie wczoraj, u was 2 dni temu, ja nagrywam, wiecie, tak jakby wczoraj dla was, a przedwczoraj był poprzedni odcinek, okej, okay. Mam nadzieję, że ktoś zrozumie, o co mi chodzi. I było 450 łapek w górę, w ogóle co to jest? O, jest chyba kilo w tila, dokładnie, znalezione, nie kradzione, bierzemy i spadamy. Tak, sprawdzam jeszcze, czy za beczkami, za tymi, tutaj tymi, skrzynki, crate, bo mi się z angielskiego od razu, że skrzynka, no nie? Crate, tak, Robin English Board, widzę na całego. No właśnie, dziękuję wam za wszystkie te łapy, mimo że tak właśnie zawsze po macoszemu traktuję te łapki w górę, no bo tak żebrać o łapki to wiecie, tak nie wypada na YouTubie trochę, ale właśnie, no powiem wam, że jest mega, bardzo dzięki, jeszcze raz, chyba co odcinek to dziękuję wam za wszystko, no ale jak tu nie dziękować, jak tak fajnie i miło jest, nie, to trzeba doceniać tutaj. No i dziękuję wam za te porady, bo widzicie, dzięki temu chyba w ogóle nic nie odłupałem z tej bryłki, była jakaś słaba strasznie. Okej, sprawdziliśmy te tutaj wszystkie już od nogi. Jakby, tak mi się przynajmniej wydaje, możemy wrócić kawałek dalej. Spróbujemy może jakoś nie zginąć. O, przez chwilę wydawało mi się, że tam pełza, że biega na dole, ale chyba musiało mi się wydawać. Okej, na szczęście sporo płytek wpadnie. Mam nadzieję, że będziemy mogli zrobić sobie tę zbroję. Wrócimy sobie na razie normalnie jeszcze. Ponieważ nie sprawdziłem chyba jeszcze tutaj właśnie od nogi specjalnie bardzo. Kolejne bryłeczki, świetnie. Więc tak jak mówię, no piękne dzięki, a tymczasem kopmy sobie, co bym mógł powiedzieć, muzyki nie słyszę. W ogóle bardzo nie lubię jak tak bez muzyki. Jest, tak dziwnie się trochę czuję, tak nawijam, nic nie gram i w uszach. Znaczy ta muzyka jest, ale ona jest taka bardzo delikatna. A może opowiem jakiegoś sucharka dzisiaj, sucharki z pamięci, bo po prostu no kisłem srogo. Ogólnie w robocie poszły takie właśnie suchary, które po prostu no zniszczyły mnie, a zapomniałem o tym rodzaju sucharów, które są takie mega głupie, ale śmieszne. Na przykład, że idzie facet obok koparki i dał się nabrać. Tum, pff, ha, 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 ha. To jest cudowne. Albo idzie facet obok ksero i mu odbiło. Tum, pff. Jest takie głupie, ale jest tak cudownie śmieszne. Ach, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich
ode mnie z roboty, no te cucharki po prostu, coś pięknego, ale ten, że idzie facet obok tego, znaczy wiadomo, że my używaliśmy imion, no nie, z pracy, ale że właśnie idzie facet obok koparki i go nabrali, albo i się nabrał, albo, znaczy w sumie powinno właśnie być, że i go nabrali, no nie, to jest po prostu, to już nie słyszałem kiedyś i śmieszko, ale z tym, że idzie facet obok sero i mu odbiło, to już w ogóle po prostu, najpierw wiecie, chomiczki biegają, przetworzyć suchara, a potem oczywiście jak wejdzie, to zniszczone, to trzeba się aż napić. No ale, sucharki. Bardzo lubię, sami wiecie. Także dzisiaj takie sucharki sponsorowane przez ludzi ode mnie z roboty. I jeszcze był jeden taki śmieszny suchar. Czekajcie, tylko tak... Jakiś też takie... A, że wygląda facet przez okno, a tam przechodzi ludzkie pojęcie. Że przechodzi ludzkie pojęcie. To też takie w ogóle... Co to może oznaczyć? To, że coś takiego niestworzonego. No przecież, oczywiście. Znaczy coś takiego, że w ogóle nie do wyobrażenia. A, Robin, nie tłumacz sucharu, bo to jest jeszcze gorsze niż suchary same w sobie. Śmieszkuję, przecież sami wiecie. Ja tutaj nie nudzę się trochę, bełzacze biegają, wiecie, czy muszę sobie jakoś zajęcie znaleźć. Hashtag piekielnik, dzień dobry panu, gorzkie chleby, lać na gorzkie chleby. Właśnie, pamiętajcie, przypomnijcie mi, żebym sprzedał wszystkie gorzkie chleby, jak już... O, to fajne bryłka, nic nie zostało, świetnie. Useless totalnie. Jak będę w mieście, to żebym sprzedał te kurde gorzkie chleby wredne. Only piekielniczki. Okej, okay, tam po drugiej stronie byliśmy. Tutaj byliśmy, tam ciężej będzie wejść. Ale wydaje mi się, że tutaj chyba powinniśmy dać radę sobie schycać na dół, nie? No to hyc, piękny hyc. I nawet przeżyłem ten hyc, świetnie. Zobaczymy, podpalimy. O, co tu mamy? Ech, liczyłem, że na tych beczkach będzie jakiś item. Cholera. W ogóle... Śmiesznie to wygląda, bo wygląda jakby w tej jaskini płynęła woda po ścianie. Ten efekt jest tego, wiecie, takiego rozmycia, jakby płynął. Trzy bryłki rudy na strzała! Fajnie jakbyś zawsze tak kopał, ziomeczku, byśmy byli bogaci. W sumie i tak będziemy bardzo bogaci po tym kopaniu, co mi się podoba całkiem nieźle, no bo w sumie odłupiemy... O, kolejne trzy bryłki, taka soczysta tutaj żyła jest, tych rudy. No spoczko, zastanawiam się, czy będę po coś innego potrzebował tą rudę, czy właśnie mogę ją sprzedawać za sążny pieniądz w mieście u kowala. Wiecie, zawsze pieniążki dobrze mieć, nie ma co. W sumie mamy i tak najlepszą kuszę chyba aktualnie i miecz, jaki możemy mieć i w sumie zbroja też nie jest najgorsza. Ale z drugiej strony... Okej, okay, chyba schowam pochodnie, tak przynajmniej chwilowo, bo woda nas czeka. Strzelę sobie w tego pełzacza tam na dole, bo będzie mnie bardzo wkurzał, jak tam zejdę. Więc spróbujmy go trafić. Idealnie, kurczę, ale weszło pięknie. Elegancko. Dawaj pełzaczu, co masz? Ja zrobię sobie tu sejwika i spróbujemy wschycać do wody, bo Paulina napisała pod ostatnim odcinkiem, że Robin, spróbuj właśnie tutaj wleźć do tej wody i popływać troszeczkę, a powinieneś coś znaleźć. Znaczy ja nie wiem, czy chyba powinien zanurkować, bo tam na dole widzę, że coś tam jest, jakieś grzyby widzę. Ja, kraina grzybów, dobrze, że nic nie widzę. Okej, okay, świeci się ładnie, kolorowo, elegancko. Okej, okay, tu chyba można wpłynąć. To czekajcie, wiecie co, weźmiemy sobie, wypłyniemy i wpłyniemy jeszcze raz, żeby mieć pełne płuca tlenu i spróbujemy zanurkować, zobaczyć. Ogólnie bardzo nie lubiłem, w ogóle w grach bardzo nie lubię motywu nurkowania. Chyba przez strach przed utonięciem, może dlatego też, że nie umiem za dobrze pływać, może to też się jakoś tam łączy ze sobą. Ale ogólnie rzecz biorąc właśnie, jak trzeba było wpłynąć do starej wieży Xardasa w Gothicu 1, to ja za każdym razem przeżywałem jakąś, wiecie... Fobia się załączała. Tak samo na przykład tutaj, wiecie, no nie wiem, jakoś tak dziwnie to pływanie, zwłaszcza jak się coś psuje, to powiem wam, że nie wiem, to tak samo jak ja mam trochę lęk wysokości. Zaczynają mi się pocić troszeczkę łapki, no zwłaszcza jak nie umiem pływać w Gothicu, Boże, to też pływanie, to też tak dziwnie, czuję dyskomfort po prostu, coś w tym stylu. Okej, okay, no ale z tego co widzę, chyba nie będziemy musieli za bardzo się utopić. Odkryto sekretną lokację, 800 doświadczenia, co tu się dzieje? 800 doświadczenia z odkrycie zwykłej, normalnej lokalizacji, holy shit. Co tu jest? Gorzkie chleby. Dobra, sprzedamy, pamiętajcie, sprzedajemy gorzkie chleby. W ogóle jak ładnie wygląda ta lokalizacja, hej, hej, hej. Ej, bardzo mi się to podoba, tylko że tutaj o, piekielniczek. Gorzki chleb? Nie, piekielniczek. A, to jest to. Memeski robinowe. Dobrze, dobrze, piekielniczki mogę zbierać. Odpalę sobie pochodnie, bo oczywiście znowu nic nie będzie widać na YouTubie. Zawsze, że YouTube strasznie kompresuje te filmy i później wychodzi taka jedna wielka kupa na ekranie zamiast porządnego odcinasa. Bardzo mnie to irytuje w sumie, jakby nie mogli poprawić troszeczkę tego przetwarzania. U, siema Kostek! Kostek i piekielnik w jednym miejscu? Rubinowe ostrze! Rubinowe ostrze, siemaneczko! Nieźle, nieźle! Rubinowe ostrze, 100 obrażeń, 90 siły, premia do broni jednoręcznej, 7 aż. Powiem wam, że te 30 damage'a za 7 broni jednoręcznej
jestem w stanie to zaakceptować. Ha, ha, ha. Bo nie, czekajcie, to jest ta głupia reklama o tych boczkach, że efekt uboczny, bo znikają boczki. O, to jest najgorszy suchar, jaki słyszałem. Nigdy go nie chciałem opowiedzieć na odcinku, bo po prostu jest zbyt zły i suchy. Ja rozumiem, że ja rzucam czasami takimi sucharami, że po prostu cringe łapie i poziom po prostu renuncji osiąga, przebija sufit. Ale to, że efekt uboczny, bo znikają boczki, to po... O nie, to już za gruby, to już jest taki poziom, że to się w ogóle na odcinek nawet nie nadaje. Ja nie wiem, kto wymyślał te suchary do tej reklamy, ale to nie byłem ja i ja się do tego nie przyznaję. No ale robinowe ostrze znaleźliśmy. No skoro jest robinowe, to powinien trochę z nim pobiegać w sumie, nie? Znaczy w sumie jest, no mega jest przekozak w sumie, ale z 30 obrażeń to jednak 30 obrażeń. To jednak nie jest takie w kij dmuchał. Ale z drugiej strony, jak będziemy często ładować kryta, no to jednak fajniej. No i chyba nic więcej tutaj nie ma. Było trochę grzybów i rubinowe ostrze. No i 800 doświadczenia, co jest no mega fajne. Mamy ten kill of cały tam jakiś tego ziomala. Tutaj kill of Tila. Mamy ten 63 bryłki ru... Co to za bogactwo, ja pitole tej? Co tu się dzieje? Ty, a tutaj, nie, tutaj chyba nie było do kopania. Nie, tutaj były takie kryształki, z kozie pałki tylko i nic więcej. Spoko, nie? I tak fajnie, ale 63 bryłki. Jak my to... Mi się wydawało, że nie wiem, wykopaliśmy 20? No dobrze, super, kurde. Każda bryłka to 35 zł. 63 razy 50... Nie, razy 35? Nie, 35 to te, chyba drewno kosztowało. Nie, nie pamiętam już. Oj, pójdziemy do miasta i się dowiemy przecież i tak. Zresztą, mamy teraz teleportation do miasta, mamy teleportation do tego... Do kopalni, więc jest git malinka. Dobra, chyba tutaj trzeba będzie wyjść. Tu widzę, że są jakieś schodki. Świetnie. No to moi drodzy, dzięki Paulino za podpowiedź o tym miejscu, żebym sobie tutaj wszedł. Jednak no, rubinowe ostrze plus właśnie ten. Robinowe, ja się śmieję. Robinowe. W poprzedniej pracy, jak pracowałem w Kumaku, to właśnie był taki Damian. Jeśli Damian ogląda, to mega serdeczne pozdrówki dla mojego zioma. Damian to był taki, no taki... Taki, wiecie, jak pracujecie z takimi ludźmi w pracy, to w ogóle nie czujecie, jakbyście pracowali. To po prostu człowiek, wiecie, jak Damiana nie było w pracy, to człowiek smutny chodził, nie wiedział, co ze sobą zrobić i w ogóle nie lipa. A właśnie jak zawsze, jak razem sobie pracowaliśmy, no to było, no to zawsze było śmiesznie, fajnie. Taki ziomek w pracy typowy, nie? Taki ziomuś, mega fajny człowiek. No i właśnie on kiedyś zaczął mnie zamiast Robin, to Rubin przezywać. No i właśnie tak się zrobił taki Rubin. Okej, no tu chyba się wychodzi, więc spoko. Więc tak kiedyś przez długi czas właśnie na Steamie miałem Rubin niczek ustawiony. No okej, widzę, że mgła troszeczkę się przerzedziła i wydać teraz trochę więcej. No jak tam Roman, nie masz foszka? Byłem w kopalni i nic się mi nie stało. Wybiłem wszystkie pozacze, które się ruszają. No i teraz chyba powinniśmy wrócić do miasta. Możemy jeszcze pójść zagadać do tego kierownika kopalni, czy on coś tutaj ogarnia, czy nie wiem, powiedzieć mu, że hej, wyczyściłem ten szyb, możecie tam teraz zacząć wydobycie z powrotem. Zobaczymy. No ale właśnie, śmieszki, heheszki, rubinowe ostrze, dużo doświadczenia, kolejny poziom w sumie też, więc bardzo fajnie. Wlećmy do Uczar. A gdzie jest moje ostrze, halo? Proszę założyć. No, co to ma znaczyć? Do Uczar. Skoczymy oddać płytki. A kilofa nie oddałem. Ech, Robin, ciapo, wracaj tam. Kurde, kilof zapomniałem oddać. W sumie mamy tyle many, że ja nie wiem, skąd ją biorę. I właśnie, mówiliście mi też, żebym w kusze zainwestował i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, ale w kusze zainwestujemy dopiero jak będziemy już umieć mikstury stałe. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy troszeczkę pójść w alchemię, żeby nauczyć się mikstur stałych. Jak zbyt tylko będziemy mieli już wydane punkty na mikstury stałe, to będziemy mogli inwestować we wszystko inne. No i wiadomo, w kryta jeszcze trzeba będzie dopadkować. W ogóle, wow, ale fajnie niebiesko tutaj jest. Mam twój kilof, ziomek. Wiedza o wydobyciu wzrasta plus 5. Szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej. Naprawdę? Pokaż! Tak, to twój kill-off. Oh my god! Co mu się stało z ręką? Ale... Wow, sprawdzam kill-off! Ta rączka jeszcze mu przeszła przez ciało. Co to jest? Te ruchy w ogóle. Boże, połamał ręce. Rzeczywiście, mój stary kill-off. Wielkie dzięki. Nie jest to może dużo, ale weź kilka bryłek rudy. 8 bryłek dostanę, świetnie. No gdybym wiedział wcześniej, że ty będziesz tutaj tym kill-offem mi dasz plus 5 do wyszukiwania bryłek, to bym wziął te 5%, no ale w sumie z drugiej strony już tam pies z tym. Już nie chce mi się wczytywać i kopać wszystkiego na cebulę totalną. O, jeszcze te trąbki. Och, ale na szczęście szybko przeszło. Idziemy spać, bo trochę mi się oberwało, manę teraz spożywałem. Więc szybki sen, zwłaszcza, że jak prześpimy się do rana, to wszyscy będą na swoich miejscach i będziemy mieli łatwiej znaleźć tego kumpla kowala, znaczy tego terminatora, terminarza, nie, jak ktoś terminuje, to jest terminatorem? Siema, terminator, przejeżdżam ci twoje płytki, ziomek, 400 doświadczenia. Bardzo dobrze, daj mi je!
proszę bardzo. No i zbroja już gotowa? Przyjdź później. Dobra, mam nadzieję, że ta zbroja rzeczywiście będzie warta tego oczekiwania. Gdzie jest twój kowal? A, kowal tutaj rozgrzewa dopiero żelazo. Siema, przyszedłem sprzedać ci troszeczkę rudy. A, czekałem na nią. 2130, dobra robota. Jeśli znajdziesz jeszcze więcej brojek rudy, przynieś mi je. Ohoho, właśnie rozbiłem mały bank. Mam prawie 4000. Jak sprzedamy parę syfów, to będziemy mieli 4 kafle w kieszeni, nie? Zrobiliśmy dwa zadania tak naprawdę od razu. Poszukiwanie artefaktu to oczywiście spoko. Magiczny zestaw. No powiem wam, że zrobiliśmy wszystko, co praktycznie mogliśmy zrobić. To mi się bardzo podoba. Wiecie co? I też możemy się przespać na przykład dwie noce, żeby przy okazji sprawdzić, czy nie dostaniemy lepszej zbroi. Może przyda mi się w dalszych przygodach trochę lepsza zbroja. A i przy okazji w sumie skorzystajmy może z tego, że mam parę punktów nauki. Nauczmy się trochę tej alchemii. Mates, cześć. Mam nadzieję, że będziesz chciał mnie później uczyć mikstur stałych, bo pojęcie, że... Jak się masz w ogóle, ziomek? Należy pamiętać, blablabla, i 2, dawaj alchemię. Co chcesz wiedzieć? Chcę wiedzieć leczniczy ekstrakt. Aby sporządzić ekstrakt leczniczy, potrzebujesz leczniczego zioła i polnego rdestu. Musisz uważać, aby ekstrakt rozgrzewał się bardzo ostrożnie. Okej, okay, coś o alchemii jeszcze mi powiesz? Co dokładnie chcesz wiedzieć? Eliksir leczniczy, dobra, niech będzie eliksir również. Aby sporządzić eliksir leczniczy, wymagane jest trochę doświadczenia. Potrzebujesz korzenia leczniczego i polnego rdestu. Zachowaj szczególną ostrożność przy podgrzewaniu. Świetnie. I czy mogę coś więcej o sztuce alchemii? Co chciałbym wiedzieć? Eliksir życia, 5 punktów. No, że tak powiem, no trochę mnie to kręci, bo 20 życia to 20 życia, ale z drugiej strony 5 punktów nauki. No boli w kieszeń, nie? Znaczy już i tak wydałem sporo, ile tam mam? Mam tylko 5, gościu, zużyłem właśnie tyle punktów? Chyba szaleństwo. No dobra, no jak się uczyć, to uczymy się, zobaczymy przy okazji. Eliksir życia, rzadka mikstura, nie tylko ze względu na koszty. Poza tym eliksir jest dość prosty w przygotowaniu, ale składniki są bardzo rzadkie. Potrzebujesz koszenia leczniczego i szczawiu królewskiego. Okej, czy teraz będziesz mógł mnie uczyć siły? Eliksir siły, jest, dobra, cwaniaki. Jestem w stanie to zaakceptować, haha, jak boczki, efekty uboczne, dobra, Jezus, dlaczego mi to przyszło tak do głowy, dzisiaj mam mózg sucharów, powiem wam, cały, no właśnie, chciałem dać wkryta i nie dam wkryta, trudno, ale za kolejnym poziomem będziemy mogli sobie ją zrobić, oczywiście. Będziemy mogli sobie zrobić miksturki siły, więc to jest bardzo fajne. A tymczasem, szkoda, że nie można ważyć hurtem. To zawsze mnie bardzo irytowało w alchemii, jak chciałem sobie zrobić dużo na przykład eliksiru. Oczywiście, z racji tego, że mamy sporo tego zioła, a ja i tak tego zioła nie jem, a skoro już się nauczyliśmy tej alchemii, to niech ona nam się na coś przyda. Zrobimy sobie szybko mikstury, które pomogą mi w walce w naszych dalszych przygodach. Mam nadzieję, że rzeczywiście się przydadzą. Oczywiście to nie zużywa szczawiu królewskiego ani niczego innego. W sumie moglibyśmy... Co, nie masz menzurek? Gościu, zasmucasz mnie. Och, Jezus, jestem straszny, wiem. No ale dobrze, przy okazji się prześpimy jeszcze nockę. Pójdziemy wykupić wszystkie menzurki świata. Może przy okazji znajdziemy też jakieś fajne mikstury. Kurczę, no mam tyle tysięcy złota, a nie wiem, na co miałbym wydać. No ciężko mi wymyślić, może jakieś kolejne zbroje, ale z drugiej strony... Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Pójdźmy na razie właśnie do ziomka, który sprzedaje, kupimy sobie troszeczkę tych menzurek. Może przy okazji też jakąś potionę, zobaczymy, co on tam w kieszeni trzyma. Poka, co tam masz? Poka, bydlaka śmierdziela. Eliksir siły masz, gościu, oddawaj to. Co to tu robi jeszcze, a nie u mnie w kieszonce? Od razu w ogóle kliknąłem. Dobra, wszystkie menzurki oddawaj, ziomek. Nie będę ci cisnął, już chciałem powiedzieć, stój śmieciu, ale nie będę taki zły. No już tysiaczek z moich 4000 prawie uczkmnięty. Eliksir siły, dobra, chlejemy chyba. Chociaż z drugiej strony mówiliście mi, że do 150 uczą modyfikacji siły, tylko różni ci nauczyciele. Ale z drugiej strony resztę punktów po tym jak siłę, no to i tak będziemy dawać w kuszę, broń jednoręczną i w inne pierdoły, więc im szybciej łykniemy, tym lepiej. Zwłaszcza, że jeszcze daleko nam do tych 150, więc spoko. Nie jest najgorzej. Mamy menzurki, chodźmy jeszcze zrobić sobie parę mikstur. A no i właśnie, z kolejnym poziomem eliksiry siły sobie zrobimy. Wydaje mi się, że ktoś mi pisał dwa razy i pewnie by i napisał trzeci raz, jeśli bym o tym teraz nie wspomniał, że ominąłem jeden smocze aloe. Smocze aloe. Nie. To się nazywało smocze aloes? Nie, czekajcie. Nie, nie, o sztuce alchemii nie chcę nic wiedzieć. Czekajcie, bo zagadałem do niego. Smocze aloes się nazywało. Smocze korzeń! Aloes to słoneczny. Robin, o mój Boże, tyle w Gothica grałem, nazw zapominam. Za mało składników. Okej, spoko, to zrobimy sobie średnią miksurę w takim razie. Ekstrakcik. Jeszcze parę ekstrakcików. Dobrze zrobić. No kurczę, już jak zmarnowaliśmy te punkty, to lepiej zróbmy. No właśnie, czyli zużyłem cały poziom 10 punktów na to. No spoko, no to z kolejnego zużyjemy 5 na to, żeby się nauczyć mikstur siły.
A będziemy mogli, no tak, jest, zostanie nam wtedy 5 punktów, moglibyśmy dać w kryta, no a później to już wiecie, dowalać siłę z mikstur, dodatkowo właśnie dać trochę w kuszę i w jakieś tam inne umiejętności broni jednoręcznej, wiecie o co chodzi, no elegancko myślę, że będzie. Dobra, starczy tych mikstur, bo ile można ważyć, ile tam mamy w ekwipunku teraz? Mamy 7 takich, 11 takich, 6 takich, jeszcze jedno pełnię życia, elegancko, mamy dwie super bronie, mamy mega wypasioną kuszę, no i mamy jeszcze 3000 w kieszeni ponad, więc wydaje mi się, że spokojnie z taką ilością hajsiku sobie już poradzimy. Nie wiem, czy będę na coś jeszcze wydawał, jeśli... Max Base, jeśli jesteś i oglądasz, to daj mi znać, czy będę miał na co jeszcze wydać ten cały hajs, bo Max to jest człowiek, który przeszedł tą modyfikację całkiem świeżo i pamięta jeszcze z niej sporo, więc myślę, że będzie wiedział, czy jeszcze na coś pieniążki mogą mi się przydać. No a tymczasem Briek, czy zbroja jest już gotowa? Przyjdź później! No to kościu, ile ty tą zbroję kleisz? 3 dni będziesz kleił? Dobra, idziemy w wyro, bo widzę, że jeszcze mu się chce. Dobra, dobra, tam się widzę, że już chłopak odpalił. Oczywiście przez to, że wlazłem do ich chaty, no ja zaraz wejdę i będzie spoko. Hej, nie jestem taki głupi, no widzisz, dobra Brek, powiedz, że zbroja już gotowa. Przyjdź później, no ile mam kurde czekać? No Jezu, chyba że to niezależne jest od czasu, tylko od poziomu fabuły powiedzmy. No zobaczymy, a poszedłem spać do północy, bez sensu, bez sensu. Ale to możemy zrobić na przykład jeszcze raz do północy. I do rana, no i jeśli teraz nie siądzie, oczywiście wspomniałem pójść po żołd, więc już tam dawno temu przepadł. Zresztą biegać ciągle po ten żołd 50 zł, to się w ogóle nie opłaca. Lepiej pójść zapolować na jakieś potężne potwory i będzie to samo. Dobra, Brick, powiedz, że już jest git malinka. Gotowe? Przyjdź później, okej, okay, czyli to nie jest zależne od ubiegu czasu, tylko od tego, gdzie jesteśmy chyba w stanie fabularnym, powiedzmy. Tak mi się wydaje i na to bym w sumie stawiał. No i jeszcze właśnie przy okazji, jak jesteśmy w mieście, a mamy jeszcze chwilę, to dostałem jeszcze jeden cwaniak napisał, że idź Robin, wyklep te wargi, które miałeś wyklepać wcześniej i tam zginąłeś jak laps wcześniej. Także dziękuję za lapsiarstwo, tutaj wskazanie tego mojego, tej mojej nieumiejętności walki. Spróbujemy w takim razie przejść na drugą stronę i zrobić porządek z wargami, które mnie za chwilę zagryzą, więc spokojnie, o sprawy. Szkoda, że kryt nie wchodzi, byłoby na pewno trochę wygodniej bić się z nimi. W sumie dziwne, bo Robinowym ostrzem bije, więc kryt powinien siadać częściej. No ale okej, okay, ale kurczę, powiem wam, że ten mieczyk może mi fajnie tutaj podboostować mnie. To może być naprawdę fajna sprawa. No i jesteśmy w takim ciemnym lesie, jak widzicie, może tu jakiś szczawik rośnie. Dzień dobry państwo wargowie, jest, że sporo was tutaj, mógłbym z kuszy w sumie podstrzelać. Ale po co, jak mogę klepać z mojego rubinowego ostrza? O ty kurde, ale mi klepnął! Skubańce są jednak wytrzymałe. Dobra, i mykcie. O ty kurcze, jak wilki normalnie. Od razu sobie walnę potiona, jakby mnie coś w plecy chciał ugryźć. Tutaj widzę, że rosną sobie jakieś zioła, to jest bardzo dobry znak. Jeszcze sejwik. Okej, tu jest taka spora część lasu. Jest tu sporo wargów. O niestety, teraz to będzie ich aż za dużo, coś mi się wydaje. Powiem wam, że chyba można pić te potiony. Okej, okay. Chyba można pić potiony nawet w trakcie walki, więc to jest spoko. Co one robią? Tańczący z wargami. O ty kurde, no, ale mi dziobnął! Który taki cwan? Ojojojojoj, ale żem popsuł. Nie spodziewałem się, że będą aż tak chycać mi tutaj po okolicy. Okej, panowie, no nie wszyscy naraz, tak jak zawsze powtarzam. No już, no dawajcie. Uła, 4 naraz, wtedy było lepiej, bo były tylko 2. Okej, okay, fajnie by było jednak pojedynczo, bo ja wytrzymuję 3 ciosy. Ciekaw jestem, czy z kuszy będę w stanie je zaatakować. Chociaż kurczę, no i tak czy siak muszę je pojedynczo trochę, znaczy pojedynczo, chociaż tak wiecie, żeby nie wszystkie naraz. Okej, okay, chyba spoko, dobra. O nie, no całe stado znowu, niech to szlak. Okej. Okay. Ale poszło combo. Będzie ciężko, chyba wydaje mi się, że jakieś tutaj wsparcie w postaci magii byłoby bardzo miłe. Chociaż czekajcie, no dobra, zobaczymy, czy ja mam coś, co by mi mogło pomóc. Lodowej fali trochę mi szkoda, w sumie kostek by nie był taki zły, by przytankował tak na... Ty, a jakbyśmy sobie zrobili armię ciemności? Nie, no kurde, bez sensu, wolę kostkę zużyć. Kostek, żeby tak wiecie, przytankował mi tak pierwszą falę jakby, znaczy tak wiecie, żeby się rzuciły na kostka. Sorry kostek, że się przywołuje w takiej niechybnej sprawie, nie wiem jak to ładniej powiedzieć, że takim niezbyt przyjemnym motywiem cię tu przyzwałem. Bo tutaj jest dużo różnych niefajnych stworków i ja bym chciał, żebyś ty się troszeczkę nimi zajął, właśnie. Klepnij tam kurde warga jednego z drugim. Ja będę robił baita, a ten niech klepie. On jest całkiem silnym cwaniakiem.
Nie, o mój Boże, spadłem gdzieś w pizdu. Co tu się dzieje? Słyszę miecze, wyciągają na Robina. Co to jest? Nie widzę, zginąłem, coś mnie zabiło. O, i bezi snowboard, znaczy bezi snowboard. Co te szkielety tu? Jaka imba się zrobiła w tym lesie? Nie, 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 to chyba nie był dobry pomysł. Kostek, kostek, a wiecie co? Tak tylko z czystej ciekawości sprawdzę, na ile hitów mi schodzą te wargi. Cześć, pan warg. O, no to świetny strzał. Dobra, na dwa będą schodziły, ale jakbym miał trochę wpakowane w kuszę, to by na tyle schodziły. Oczywiście, jakbym się schował na jakimś kamieniu, tak żeby one mnie nie mogły dziabać. O, a akurat o czymś takim myślałem. Czy biegną za mną? Dzień dobry, pan warg. Jak strzelę z takiej... Nie, z takiej odległości nie ma szans, żebym w ogóle w cokolwiek trafił. Chyba w trolla nawet bym nie trafił z takiej odległości. Zobaczymy. Jak trafię, to będzie nieźle. Nie trafię oczywiście. Zaczekam. O, biegnie już? Co ty już biegniesz na mnie? Co te wargi? Szalone. No chodź tu. Paskudna bestio. Nie mogę. O, dobra. Czy już biegnie? Nie, dobra. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Chyba w tym momencie możemy zrobić. Nie, tu się nie da wejść. Nie, da się tu wejść. Musi się dać wejść. O, hyc, udało się. O! Weszły za mną w ogóle. Myślałem, że nie są tutaj w stanie tak po prostu sobie wchycać. To było bardzo nie fair. Dobra, chyba wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie przyzwać jakiegoś potężnego stwora i zrobić porządek. Czy ja mam jakiegoś demona w kieszeni? Oczywiście, demony wyciągają szpony. Robin Skateboard, ten człowiek jest szalony. Yeah, pięknie, wyklepę was, wszystkie warki. Dobra, pan... Cieniostwór nawet, dobra, to wjeżdża demon na rejon. Z demonem na rejonie. Zrobimy porządek, już pierwszy glebę zaliczył. Warg, ty, bo moje, ty, ten demon, to tak, wydaje mi się, że to tak średnio, powiem wam, że wygląda, żeby sobie radził. Oczywiście ja spróbuję te wargi trochę też poklepać, żeby nie było, że solo musi wszystko robić mój demon. Ty, ten demon to ledwo dostał w sumie, nie? W sumie, kurde, grubo. Ale ten demon jak pierdyknie, to elegancko. Dobra, demon, słuchaj, idziemy na cieniostwora jeszcze. Może jeszcze jak zdążymy, to jakiegoś szkieleta upolujemy tam z dołu. Tu jakiś cieniostwór widziałem. No ty, był ewidentnie cieniostwór widziałem. Gdzie ten gnój siedzi? Był gdzieś tutaj. Okej, okay, dobra, ja z gnojem. Znaczy przyzwany demon, widzę, że ma w sumie wywalone jajce na to. Ty, co tu się... A, tu jest ten cieniostwór, siema. Jezu, jaki demon w tego cieniostwora? Co to było? A, fajnie, bo bije mojego demona zamiast cieniostwora. Kocham to. Trzy hity. Nie, zostaw moją dupę, Jezus! Ach. Nie dla ciebie, nie dla psa kiełbasa, dla pana to... Kurde, dziabną mnie widziałem. Bez sensu, ale pomimo, że czyszczenie z demonem będzie mega fajne. Tylko właśnie jak ten demon nie będzie się bugował w taki haniebny sposób, że będzie gdzieś latał i ja będę go klepał po brzuchu przy okazji. Gdzie jest? Dobra, pod czwóreczką. Dobra, to lecimy z tematem. Demon, robisz rozróbę tutaj na osiedlu. Lecisz, lecisz maleńki. Ja cię mogę wesprzeć ewentualnie w jakiejś tam, w jakiejś przygodzie naszej. Może tutaj właśnie postrzelam sobie w te wargi. Przy okazji, tam cieniostwo, kurczę, powiem wam, że w tego cieniostwora tam też bym podziabał. Kurczę, tylko że, no właśnie, biedny ten demon tutaj na razie. No nie chcę w demona strzelać, tylko w wargi, horrera, no. Nie, nie ma sensu kusza, bo za dużo go ma hitboxa demon. Dobra. W sumie, kurczę, lepiej chyba by było się opłacało. Ja oczywiście za chwilę przybiegnę tutaj po te skóry. Tylko właśnie bardziej by mi się chyba opłacało demonem właśnie tego cieniostwora tutaj. Ty, ja sam ściągnąłem na trzy hity, nie? Cieniostwora. Okej, widzę, że dobra opcja. Naprawdę, mega, sympatycznie. Okej, okay, przyzwany demonie, widzę, że ci tak jakoś średnio idzie tutaj bicie. Okej, okay, poleciał tam w tego warga. Super. Czy ten warg chce mnie bić? Dobra, słuchaj, demon, jeszcze tutaj na dole jakbyś załatwił te małe szkielety, kurde, gnojarskie, które mnie biły wcześniej. Będzie super. Ja się boję, że on za chwilę się odezwie, znaczy odezwie, że sobie pójdzie z powrotem do piekiełka mieszkać. To jest bardzo upierdliwe, że właśnie ten czas jest mega ograniczony przyzwania. Słuchaj, tu są takie szkielety niefajne. Klepiemy je i będzie super. Jak sobie z nimi poradzisz, to będzie naprawdę mega mi miło. No i szkielet wojownik, elegancko spadł na hita. Kurde, no z tym demonem to mogę podbijać świat. Szkoda, że szybko się kończysz, ale z drugiej strony, jak przygoda to tylko z demonem. On kogoś zahaczy swoim szponem, ram pam 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 i zrobi rozpierduchę na całego. No, koleżanko i kolego, rozpierduchy na całego. Nie wejdziesz tutaj, ziomek. No nie, i się skończył, demonie, nie. Cholera. Ech, mogłem go przyzwać później. Ale dobra, dobra, zrobiliśmy jakąś tam rozpierduchę, tam trzy szkielety, coś tam, koks żylety wyklepane, statko tych wargów wredne. Za chwilę sobie tutaj wrócę, tylko chciałem zebrać najpierw tam tych wargów itemki, bo zostawiłem. A szkoda mimo wszystko, żeby się zmarnowało. Co ja już tu wyklepał? Co? To chyba musiały być te wargi, które pierwsze zabiłem w trakcie tego wejścia do lasu. Cieniostworek i inne różne te tematy. Fajnie, fajnie, całkiem fajnie się ogarnęło tutaj. O, lecz biedny warg do góry nogami. Spadł z rowerka, biedny. No szkoda, że demon szybko zakończył swój żywot tutaj. Demoniczny.
Przydałby się jeszcze jeden. Powiem wam, że tak z takim demonem to można naprawdę sporo zdziałać. Tu pamiętam, że koło tego drzewa żeśmy jakiegoś bili właśnie. I rdeścik przy okazji, super. Chodź rdeście do kieszonki. No powiem wam, że dzisiaj nieźle zaekspione, poczyszczone trochę. Chociaż z drugiej strony jesteśmy strasznie cięcy w obronie. Po prostu taka obrona, że prawie żadna. Okej, tutaj cięstworek. Oczywiście z cięstwora też sporo fajnych towarów. A szczel królewski, elegancko oczywiście. No kurczę, nie spodziewałbym się niczego innego, żeby tutaj było. Sejwik. No, szkoda trochę tego demona, ale w sumie 200 doświadczenia piechotą nie... O, ty kurde wargo. Jakbym cię trafił od razu, bym miał jeszcze szansę wygrać z tym drugim, ale niestety właśnie... Przez to, że niestety szansa na trafienie jest niewielka, zwłaszcza jak w ogóle przeciwnicy robią jakieś dziwne tematy. W ogóle co tu się dzieje? Skąd ten warg się tu wziął? Aha, bo one gdzieś stamtąd przybiegły. Dobra, no teraz się odpaliły. Ja chciałbym... O, właśnie. Żebyście pojedynczo się pchały przez to ogrodzenie, wtedy będę miał trochę większą szansę na wygranku. Okej, od razu sobie obskrobię, F5 zrobię. Nie wiem co z tobą, warg, ale boję się do ciebie podejść, bo jak do ciebie podejdę, strasznie fajnie się rozmył. Jak do ciebie podejdę, to zginę, więc pozwól, że cię wystrzelam z kuszy. Bo jakbym podszedł na odległość taką, żeby mnie trafić, to bym od razu dostał damage. To jest takie właśnie taki chamski rodzaj damage'u, przy którym się nie da obronić, jak przeciwnik właśnie cały czas szarżuje i to my musimy do niego podejść. Okej, oczywiście. O, na przykład w ten sposób, jeszcze elegancko. Jak nie przejdą, to będzie można użyć kuszy oczywiście, ale o dziwo, w goticzku, dwójeczce, jest o wiele lepiej rozwiązana sprawa z tym, że przeciwnicy na przykład nie mogą do nas dojść, bo w trójce wystarczy wleźć na jakikolwiek głaz, kamień, cokolwiek, no i przeciwnicy głupieją, nie są w stanie nam właściwie, o widzicie? I on od razu zaatakował, nie byłem praktycznie w stanie się obronić, znaczy miałem farta, bo po prostu mnie nie trafił ten warg. No, ale to właśnie jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, uważajcie, cwańki. Jak przeciwnik szarżuje, to lepiej nie podchodzić. To może się bardzo źle skończyć. Siemano, jeszcze dwa. Jeszcze dzika słyszę w plecach. Nie, to dzik z przodu. Dzik wychowany przez wargi kolejne, cholera jasna. Dobra, oczywiście skupię się na biciu warga, a nie dzika. Dzik to tam, wiecie, na hita zejdzie i też porobiony będzie. Ale kurczę, kolejny poziom za chwilę. Kurczę, dwa poziomy w jednym odcinku wychodzi na to. I gałązki tu jeszcze leżą, świetnie. Jeszcze darmowe itemy. W ogóle wargi z dzikami razem. To jest cudowne połączenie. Oczywiście dzik widzę, że pierwszy ruszył z kopyta. Oczywiście z tego warga bym wolał bardziej klepanko robić. Okej, ale widzę, że dzik się pcha w gips. No kurde, ten dzik to jest dobry bait, nie? Bo ja próbuję walnąć warga, a tu dzik wchodzi, a mnie w tym czasie warg klepie po tyłku. No w ogóle... Co tu się dzieje? Przydałaby się telekineza, żeby wyczyścić ten las tak bardzo dokładnie, bo jednak znalezienie wszystkich itemów, które tu są... Czekajcie, tam jest chatka, dokładnie tak. Dobra, czyli jesteśmy na dobrej drodze, żeby rzeczywiście ten las był w miarę czysty od przeciwników... Las wyczyszczony z przeciwników, tak powinienem powiedzieć. Robin, co z twoim językiem polskim? Realnie moje wszystkie polonistki byłyby zasmucone, gdyby słyszał czasami, jakie pierdoły gadam i jak się wysławiam. Ale z drugiej strony, w trakcie bicia dzików to nie ma co się dziwić, że się język plącze. To nie jest łatwe zadanie. Dobrze, że nie strzelam do tych dzików, kurczę, z tego, z kuszy, bo potem by było, że Robin, wiecie. Teraz ten temat dzików i strzelania to jest dosyć drażliwy i kolejny poziom, tak jak wspominałem wcześniej, jest już na naszym koncie i już kolejny, tym razem to 14 poziom. Ej, jak na 14 poziom 137 siły, to wcale nie jest mało. No, ale właśnie przez to, że mamy całkiem niski poziom, niestety to powoduje to, że mamy mało HP i szybko padamy, no. Co z tego, że jesteśmy twardzi, jak to taki glass cannon typowy jest, nie? Czyli, że zadajemy dużo obrażenia, ale za to szybko sami padamy. Nie słyszę jakiegoś kolejnego dzika. I zrobiło się dosyć ciemno i nieprzyjemnie w tym lesie. Znaczy, to, że ciemno, to nie ma problemu, ale wiecie, ten deszcz. No, będzie mi ciężej chyba dostrzec różne tutaj roślinki leżące na ziemi. Tutaj jakieś zejście. Liczyłem na to, że będzie tu trochę szczawi królewskich. Mimo wszystko ten las wcale nie jest takim prostym lasem. Ale podoba mi się jeszcze tutaj ten grobowiec, który był. Myślę, że zajrzymy do niego jeszcze. Jest gałązka, widzicie? Przydałby się telekineza, no bo z telekinezą oczywiście byśmy byli w stanie dojrzeć tutaj, czy coś rośnie i tak dalej. Telekineza pozwala dojrzeć mimo wszystko. O, jeszcze tam zostawiłem jakieś dziki, co ciekawe. Leśna jagoda. Dzika i warga oczywiście, a nawet dwa wargi, niech to szlak. Dobra, chyba potion musi jednak wjechać. Liczę na to, że się obejdzie bez tego potiona, ale już trudno, spoko. Okej, dzień dobry pan warg. Mam nadzieję, że cię szybko wyklepę. O ty kurde gnoju, ale mi dziamnął. Powinienem cofnąć się po ataku na nim, na niego. No co jest, ty kryty kiedyś? Halo? Wow, całe HP normalnie prawie. Dobra, no i tam pojedynczy jakiś warg. No i oczywiście dzik. No i kurczę, nie wiem. No wydaje mi się, że w tym lesie na pewno jest jeszcze coś. Jest coś, co warto znaleźć, ale niestety problemem jest to, że...
że ciężko to dostrzec bez telekinezy. Jednak jak coś w krzaku gdzieś jakimś jest schowane, nie przebiegniemy obok tego, no to nie mamy szans na znalezienie. No ale, jest tu jeszcze ta jaskinia, która jest dosyć dobrze schowana, to po pierwsze. Były tam szkielety, to po drugie, a szkielety to wcale nie są łatwi przeciwnicy, więc liczę na to, że tam rzeczywiście może coś być, że to nie tak tutaj, wiecie, nie tak hop-siup, nie tak hip-hop. Save'a zrobię, nawet i podwójnego, szczerze powiedziawszy. Jak tam wszystko się ładnie nagrywa? Tak jest, no to za chwilę będziemy niestety musieli pewnie kończyć, bo kurde, już widzę tam 40 na ekranie się wyświetliła, znaczy się już 40 minut nagrania. Uch, i niewidzialna główna postać. Zawsze lubiłem takie niuanse, okej, świetnie. Ty, ja wyciągnąłem miecz? Nie. Przez to, że nie widziałem, znaczy wiadomo, nie wypadło mi pochodnia, dlatego też może ten, nie widziałem, ale super, okej, wcale nie jest tak ciemno, w sumie nie wiem, pochodnia mi ta pochodnia była. No właśnie. Trzeba uważać. Dwa szkielety. Cholera, jasna. To niedobrze, bardzo niedobrze. Z dwoma naraz będzie ciężko się bić, zwłaszcza, że one korzystają z broni dwuręcznej i potrafią mimo wszystko się bić. A ja z broni jednoręcznej, no co z tego, że mam tą broń. O, ale mi przysunął dziad pieprzony. Cholera. Zostaw mnie, bydlaku. Potykam się o własne nogi. Chwilowo, póki co. Nie wygląda to zbyt kolorowo. Może gdzieś tu za głaz jakiś wleziemy. HP potka i spróbujemy. Okej, dobra. Dobra, jeden leży. Właśnie to jest dobra taktyka, jak się schowamy za jakimś głazem, bo często te szkielety gubią się gdzieś, jak próbują na coś wleść. Dlatego okej, jest nie najgorzej. No właśnie, tamten został, widzicie, w jaskini. Tylko gorzej, że jak podejdę na odległość taką, na którą będzie mógł dziabnąć, to on to zrobi oczywiście. O, okej. O, podwójny cios chciał wyprowadzić, cwaniak. Oczywiście, tak jak mówię, ze szkieletami, wojownikami to nie przelewki mimo wszystko, ale z drugiej strony, jak Robin, kurde, Koksi ma 137 siły i rubinowe ostrze, no to kurczę, nie ma innej opcji, tylko na dwa hity ściągać takich leszczy, pięknie, to mi się podoba. Czy coś tutaj było ciekawego? Na razie to ja widzę, że tutaj jest jakiś kurde syf. W sumie, czekajcie, bo ja jakieś groby to wcześniej kopałem, nie, ale z tego co widzę, chyba tutaj nie mogę nic kliknąć. No szkoda, liczyłem na to, że jednak coś tutaj będzie. Właśnie, wiecie co jest minusem tej modyfikacji jednym? Że na przykład właśnie pokonaliśmy jakiś wrogów, jest jakaś jaskinia i ona jest pusta. Dosłownie do niczego nie służyła, tylko do tego, żeby tam siedział jakiś przeciwnik. Wiadomo, no 600 doświadczenia dostaliśmy tak jakby, zabijając te szkielety, ale z drugiej strony, no, średnio, nie? Wolałbym jakąś namacalną nagrodę za nasz trud, który włożyliśmy w zabicie tych przeciwników. Mimo wszystko, dobra. Te szkielecie wredne. O, ale pięknie, ale powiem wam, że z tym krytem, to jakbyśmy dopakowali jeszcze tak z 20% kryta, no to kurde, no to już przeciwnik. Hello, tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. No, ładnie chłopak pokarał mnie. Najgorzej, że tak średnio się walczy, jak się nie widzi, z czym się walczy. O, świetnie. Trzeba trochę dłużej blokować mimo wszystko. A, najgorzej teraz. No, podwójny cios, to jest upierdliwe. Jak ściągniemy go na dwa hity, jest cudownie, jak go nie ściągamy na dwa hity, to jest tragedia. No właśnie, ten podwójny cios cholerny. Na szczęście nie jest najgorzej go zablokować, z drugiej strony jak on właśnie będzie cały czas odskakiwał, to będzie ciężko go trafić. No dobra, teraz jesteśmy albo on, albo ja, więc... Dobra, no... Nie, kurde, wiedziałem, że wykona ten drugi cios, ale już się połasiłem, że go zabije, nie? Już liczyłem na to, że wejdzie i będzie mega. O, matko, broń dwuręczna, no ta... Ja próbuję, no i teraz widzicie, elegancko, dawaj HP Poteona, bo inaczej padnę na hita. Jednak wiecie, jednak broń dwuręczna ma przewagę. Znaczy jak oni właśnie biją w ten sposób, no to nie ma lekko. Trzeba też podwójną obronę wykonywać często, bo mimo wszystko całkiem ładnie idzie. No ale okej, kolejni przeciwnicy pokonani i z tego co widzę, znowu nic tu nie ma. Grobowce i szkielety. Okej, tam widzę, że dalej chyba jeszcze można się udać w głąb tej krypty. Boję się, że za chwilę trafię na jakieś cholerstwo, którego nie będę w stanie pokonać. Co tu się dzieje? Co to za piedestały z jakimiś krwawymi tymi? O mój Boże, to nie wygląda dobrze. A po środku? Kordelas. No nie wiem, czy taki Kordelas z takiego miejsca to jest dobra opcja, ale Kordelas jest przegiętą bronią. 145 wymaganej siły i 145 obrażeń. Broń jest to dwuręczna oczywiście. Brakuje mi nawet siły na niego, mimo że siły mamy sporo. Ale w ogóle jakie to miejsce jest creepy, ale jakie zarąbiste zarazem. Bardzo dużo doświadczenia plus Kordelas. Myślę, że warto było zwiedzić to miejsce, fajnie. Kolejna fajna krypta, a z drugiej strony trochę pusta, ale nie będę narzekał. Kordelasik nadrobił to. No i właśnie. Jakbyśmy się nudzili, to zawsze mamy 20% kryta w dwuręcznej, więc wiecie, jedna piąta, że wejdzie, to jednak jedna piąta. Lepiej niż ta jedna dziesiąta startowa, która jest. No, ale dobrze jest. Las chyba tak w miarę wyczyszczony, zarówno ze zwierząt, jak i z roślin, które tutaj rosły. Szczaw królewski wpadł.
ciężar pokonany. No wydaje mi się, że całkiem elegancko nam dzisiaj poszło. Zrobiliśmy zadania, zrobiliśmy koło zębate, dzięki którym będziemy mogli iść dalej oczywiście z naszą fabułą, czyli do tego zamkniętego jakiegoś tam miejsca. Goblinie Jagody, okej, okay, fajnie. Szkoda, że nie smoczy korzeń, ale z drugiej strony lepszy ryc niż nic. No jak tam? No moi drodzy, kurczę, bo się tu rozgadałem, trzeba kończyć. Wybaczcie, ale już koniec odcineczka. Wyklepaliśmy co mogliśmy. Wydaje mi się, że las również został bardzo fajnie przez nas wyczyszczony, więc będziemy kontynuować oczywiście nasze przygody w kolejnym odcinku. A ja za ten serdecznie wam dziękuję. Mój Robin Skyboard. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, łapki, słupki, dzwonki i komentarze zostawiam do waszej dyspozycji. No oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku. Bądźcie i trzymajcie się. Na razie, cześć, pa, pa.